ta historia mogłaby być fabułą powieści szpiegowskiej. Amerykański fizyk Timothy Kate otrzymuje tajemniczą kostkę uranu pochodzącą z nazistowskich Niemiec. Byłem bardzo poruszony, gdy okazało się, że to historyczne znalezisko. Timothy chce użyć grudki, by sprawdzić, czy naziści byli w stanie stworzyć bombę atomową. Los wybrał mnie, abym odkrył prawdę. Dr. Kidd ze swoją koleżanką Miriam Hibbert wyrusza na poszukiwanie śladów atomowego programu Hitlera. Naukowcy odtwarzają drogę, jaką przebyła kostka uranu oraz analizują prace niemieckich badaczy z czasów II wojny światowej. Amerykanie byli mocno zaniepokojeni. Niemcy mieli 2 lata przewagi i zerwali wszelkie kontakty między naukowcami. Jak blisko celu byli Niemcy? Kolejne wyjątkowe odkrycie przybliża naukowców do rozwiązania tej zagadki. Ta historia jest niesłychana. Tajemnica bomby atomowej Hitlera. Wszystko zaczęło się latem 2013 roku. Zadzwonił do mnie kolega. Powiedział, że ma coś, co mnie zainteresuje. Dr. Kidd, profesor katedry fizyki na Uniwersytecie Marylandu, miał tego dnia inne plany. Zaproponowałem, że spotkamy się później. Nalegał, że to bardzo pilne. Umówiliśmy się na parkingu. Otworzył bagażnik i zobaczyłem jakiś przedmiot zawinięty w brązowy papier. Wystawał tylko narożnik. Timothy nabiera koszmarnych podejrzeń. Spytał, czy wiem, co to jest. Odpowiedziałem, że chyba tak. Uznał, że w takim razie przedmiot trafił we właściwe ręce i złożył mi życzenia urodzinowe. W głowie miałem tysiące pytań. Timothy jest fizykiem i interesuje się historią badań nad materiałami rozszczepialnymi, więc natychmiast rozpoznaje, że kostka jest wyjątkowa. Materiał wykazuje niezwykłe cechy. Metal jest 2 razy gęstszy od ołowiu. Kostka o boku długości 5 cm waży 2,5 kg. Badania wykazują, że to uran i promieniuje na tyle lekko, że można go wziąć do ręki. To wciąż sensacyjne znalezisko. Natychmiast poznałem, co to jest, bo widziałem to wcześniej na zdjęciach. To jedna z odkrytych przez Amerykanów niemieckich kostek uranowych. Na początku lat 40., gdy w Europie trwała rozpętana przez Hitlera wojna, niemiecki program atomowy należał do najtajniejszych i najbardziej zaawansowanych na świecie. Oryginalna kostka uranu może dać odpowiedź na pytanie, jak blisko Niemcy byli zbudowania bomby atomowej. Byłem bardzo poruszony, gdy okazało się, że to historyczne znalezisko. Los wybrał mnie, abym zbadał historię kostek uranu. Dr. Kidd wie, że czeka go dużo pracy, więc prosi o pomoc Miriam Hibbert, specjalistkę od materiałoznawstwa. W ramach mojej pracy doktorskiej prowadziłam badania reaktora atomowego. Tak poznałam Tima, który był wtedy dyrektorem ośrodka. Niewielu ludzi trzymało uran w dłoniach. Gdy Tim dał mi kostkę, nagle dołączyłam do tego wąskiego grona. To było super.
Pozostało jeszcze pytanie, jak kostka znalazła się w Marylandzie 70 lat po wojnie? Skąd się tu wzięła? Ile ich jeszcze istnieje? Dopisek na papierze, w który zawinięta była kostka, stanowi pierwszy trop. Z niemieckiego reaktora, którego budowy chciał Hitler, prezent od Nininjera. Pojawiły się ciekawe pytania. Kim jest Nininger? Dlaczego kostka była prezentem? Jak ją zdobył? Tak rozpoczął się projekt badawczy, który trwa już prawie 10 lat. Kim był Nininger? Przypadkowe znalezisko przynosi odpowiedź. Dwa tygodnie później byłem na pchlim targu dla naukowców i zobaczyłem pudło z książkami, a w nim pracę Roberta o minerałach w produkcji energii atomowej. Nazwisko na notatce było zapisane inaczej, ale to musiał być on. Odnalazłem jego adres i zadzwoniłem. Niestety już nie żył. Porozmawiałem z jego żoną i potwierdziłem, że chodziło o niego. Dał kostkę koledze, który przekazał ją jeszcze komuś. Tak trafiła w ręce mojego przyjaciela, a ostatecznie do mnie. Udaje się potwierdzić, że Robert D. Nininger pracował przy projekcie Manhattan, czyli amerykańskim programie atomowym. Kolega znalazł w archiwum notatkę z 1943 roku, która ustanawiała Roberta Niningera odpowiedzialnym za część instalacji. Trop wiedzie do Nowego Jorku, gdzie znajdowały się magazyny i laboratoria programu Manhattan. To nowy, stworzony przez człowieka świat, pełen niewiadomych. Potrzeba wielu kobiet i mężczyzn do prowadzenia badań nad zastosowaniem materiałów rozszczepialnych. Raporty milczą jednak na temat pilnych prac nad konstrukcją bomby atomowej. Po roku 1942 rząd Stanów Zjednoczonych stworzył olbrzymi aparat badawczy, który miał jeden cel – zwycięstwo w wyścigu atomowym. Program był priorytetowy. Miał olbrzymi budżet i niemal nieograniczone kadry. Był to największy projekt naukowy w historii. W archiwum naukowcy odnajdują utajnione przez lata dokumenty dotyczące projektu Manhattan, a w nich wskazówkę, jak Nininger mógł zdobyć niemiecką kostkę uranu. Moim zdaniem zostały wysłane do Nowego Jorku, bo tam było biuro, do którego zadań należało zdobywanie uranu. Nininger odpowiadał za ten budynek i mógł wejść w posiadanie grudki. Ale skąd pochodzą kostki? Odpowiedź zaczyna się od operacji specjalnej ALSOS, która miała na celu zdobycie informacji o niemieckich pracach nad bombą atomową, a także zabezpieczenie wyników reaktorów oraz materiałów radioaktywnych. W całej Europie polowano na niemieckich naukowców, aby uniemożliwić im zbudowanie bomby lub przekazanie wiedzy Sowietom. Dopiero po wojnie Amerykanom udaje się pojmać najważniejszych niemieckich naukowców. Zostają oni wywiezieni do Anglii i internowani w Farmhall. Trzeciego lipca 1945 roku trafia tam 10 najważniejszych naukowców zaangażowanych w niemiecki program atomowy. To byli niemieccy fizycy zajmujący się rozszczepianiem atomu. Zostali na jakiś czas zamknięci w tej posiadłości. Bardzo przyjemne więzienie. Pretty cushy place to be.
Jednym z internowanych jest szanowany na całym świecie Otto Hahn, odkrywca zjawiska rozszczepienia jądra atomowego. To jego odkrycie zapoczątkowało rywalizację na tym polu między Niemcami a USA. Najsłynniejszym więźniem jest Werner Heisenberg, profesor fizyki teoretycznej i laureat Nagrody Nobla z 1932 roku. To jeden z najważniejszych fizyków w historii. Jego prace z zakresu fizyki kwantowej odmieniły nasze postrzeganie fizyki. Heisenberg to ciekawa postać, jeden z ojców niemieckiego programu atomowego. Do dziś nie jest pewne, czy Heisenberg opracował budowę bomby atomowej. Przepowiedział budowę generującego energię reaktora atomowego, a także możliwość wytwarzania w nim nowego materiału z uranu. Chodzi o pluton, zawarty w prawie każdej bombie atomowej. Ale czy Niemcy znaleźliby sposób, aby przekuć teorię w praktykę? Tej odpowiedzi szukali alianci w Farmhol. Ciekawe, czy są tu mikrofony. Ukryte mikrofony nie są aż tak sprytni. Pewnie nie znają gestapowskich metod. Są raczej staromodni. Czy Heisenberg naprawdę w to wierzył? A może dworował sobie z nadzorców? Cały budynek był naszpikowany mikrofonami. Każde słowo było nagrywane i protokołowane. Odpowiadał za to Holender Samuel Goldschmidt, doświadczony fizyk atomowy. Amerykanie byli mocno zaniepokojeni. Niemcy mieli 2 lata przewagi i zerwali wszelkie kontakty między naukowcami. Dużo zainwestowali w badania. Odpowiedź na pytanie, jak zaawansowany był niemiecki program, okazuje się trudna do zdobycia. Internowani prowadzą bowiem rozmowy na zupełnie inne tematy. Prawdopodobieństwo, że wrócimy do 1 grudnia, wynosi 24%. Prawdopodobieństwo powrotu między grudniem a końcem przyszłego roku wynosi 70%, a że nie wrócimy nigdy, jakieś 40%. To zbyt pesymistyczne. Moim zdaniem jest 35% szansy na to, że wrócimy przed 1 grudnia. Prawdopodobieństwo, że wrócimy po latach w zupełnie odmiennych okolicznościach szacuje na 15%, a to oznacza, że szansa, że już nigdy nie zobaczymy naszych żon, wynosi tylko 1%. Na początku rozmowy są mało konkretne. Robili przeróżne rzeczy. Organizowali wykłady, spacerowali, dyskutowali o fizyce, ale wiedzę zachowywali dla siebie. Presja na nasłuchujących rośnie. Niemcy zostali pokonani, ale jeśli mają tajne informacje o bombie, to pod żadnym pozorem nie mogą wpaść one w ręce nowego rywala, Związku Radzieckiego. Przestudiowaliśmy wszystkie akta, ale brakowało w nich informacji, czy byli w stanie stworzyć bombę atomową. Timothy Kidd wie, że odpowiedzi musi poszukać w Berlinie. W Niemczech para naukowców kontaktuje się z historykiem nauki Christianem Forstnerem, który od wielu lat bada program atomowy Hitlera. Były grupy badawcze podporządkowane wojsku i ośrodek w Instytucie Cesarza Wilhelma. Badania nad rozszczepieniem atomu prowadziło w Niemczech tak zwane Towarzystwo Uranowe. Koordynowało ono projekty badawcze w całym kraju. Celem było gospodarcze i wojskowe wykorzystanie potęgi atomu. Siedzibą towarzystwa był Berlin. Aby dowiedzieć się, jak zaawansowane były badania w Niemczech,
Christian Forstner umówił się na spotkanie z Dieterem Hoffmannem, jednym z największych znawców historii fizyki w Niemczech. Spotkali się w Instytucie Maxa Plancka, w którym w czasach nazistowskich mieścił się Instytut Cesarza Wilhelma. To tu badania prowadził kluczowy dla aliantów noblista Werner Heisenberg. I tu pracował Heisenberg? Tak, tu wprowadził się Heisenberg. Tu przeprowadzano małe eksperymenty. Te w reaktorze odbywały się z tyłu budynku. W tak zwanej wieży piorunów dokonywano ważnych prób, które miały pomóc w zrozumieniu niedawno odkrytego zjawiska rozszczepienia atomu, ale najważniejsza część instytutu była pod ziemią. Tu było zejście do piwnicy i do reaktora. To w tej piwnicy Heisenberg i inni próbują okiełznać energię atomową. Zasada działania reaktora jest im znana. Kostki uranu wiszą w komorze izolowanej grafitem. Jest ona zalewana ciężką wodą do momentu rozpoczęcia reakcji łańcuchowej w atomach uranu. W jej wyniku powstaje energia cieplna oraz pluton, wykorzystywany do budowy bomb atomowych. Niemcy mają jednak problemy z wykorzystaniem tej wiedzy. Jak przygotować materiał wyjściowy? Heisenberg nie wierzy w kostki. Czy ta grudka może pochodzić stąd? Trudno powiedzieć. Moim zdaniem nie. Heisenberg stawiał na model warstwowy reaktora, w którym nie są wykorzystywane kostki. Heisenberg wykorzystywał 100-kilogramowe płyty uranu. To inni naukowcy eksperymentowali z kostkami. Kostek używał Dibner, też fizyk. Eksperymentował z reaktorem i tam kostki odgrywały ważną rolę. Kurt Dibner, fizyk w służbie Wehrmachtu i członek Towarzystwa Uranowego. Jego raporty świadczą o tym, że faktycznie używał kostek uranu w reaktorze testowym. Reaktor Dibnera znajdował się 50 km na południowy zachód od Berlina w wojskowym ośrodku badawczym w Gotow. Dziś teren jest zdewastowany. Obowiązuje zakaz wstępu. Wszędzie pełno niewybuchów, a część terenu jest skażona chemikaliami. Budynki grożą zawaleniem. W czasie wojny trwały tu badania nad techniką wojskową. To tu Kurt Dibner próbował znaleźć zastosowanie dla energii atomowej, wojskowe i gospodarcze. W roku 1943 przesyła raport do Towarzystwa Uranowego, w którym z dumą twierdzi, że wykorzystywane przez niego kostki są równie dobre, o ile nie lepsze, od modelu warstwowego Heisenberga. Heisenberg z początku nie potraktował rywala i jego kostek poważnie. Heisenberg upierał się przy swoim modelu. Uważał Dibnera za naukowca drugiej kategorii, mimo iż to właśnie on, a nie Heisenberg, był na właściwym tropie. Kilka miesięcy po zakończeniu wojny Samuel Goldsmith podsłuchuje ciekawą rozmowę, w której jeden z naukowców wspomina, jak relacjonował postępy Albertowi Szperowi, ministrowi uzbrojenia III Rzeszy. Gdy mieliśmy pierwsze wyniki i okazało się, że koncentracja wzrosła dzięki zastosowaniu kostek, natychmiast zareagowałem. Szper był nieosiągalny, więc rozmawiałem z jego zastępcą, pułkownikiem Geistem. Spotkałem się z Zaukelem w Weimarze, a on pytał, co chcemy osiągnąć.
Odpowiedziałem mu, że polityk w posiadaniu takiej maszyny może osiągnąć wszystko, co zechce. W roku 1942 machina wojenna Hitlera pracuje na najwyższych obrotach. Trwają intensywne przygotowania do użycia Wunderwaffe, cudownej broni. W 1944 w Anglii uderza nowa broń z nieba. W ośrodku badawczym w Gotow fizyk Kurt Dibner na zlecenie Wehrmachtu pracuje nad kolejnym etapem i buduje pierwszy niemiecki reaktor atomowy, który ma dostarczać energię oraz materiały do budowy bomby atomowej. Niemcy mieli przewagę nad Stanami Zjednoczonymi. Obawiano się, że jako pierwsi opracują bombę atomową i wygrają wojnę. Wyzwolenie Europy zmienia układ sił. Zbliża się koniec reżimu Hitlera, a alianci coraz bardziej interesują się ośrodkami badawczymi. Było jasne, że alianci wejdą do Berlina. Na początku roku 1945 wydano rozkaz ewakuacji reaktora. Dibner, jego zespół, reaktor i kostki uranu zostają ewakuowani do Stadtilm w Turyngii. Z raportów wynika jednak, że po przeprowadzce reaktor przestał działać. Dibner odpadł z rywalizacji. Laboratorium Heisenberga także zostaje przeniesione do oddalonego o 700 km Haigerloch w Badenii-Wirtembergii. Na południu Niemiec Heisenberg czuje się bezpieczny. Instaluje reaktor niedaleko kościoła Świętej Anny w dawnej piwiarni, osłoniętej kilkumetrową warstwą skał. Nie ma wiele czasu na dokonanie przełomu. Prace Heisenberga nie były tak zaawansowane jak Dibnera, więc poddał się i zaczął przygotowywać eksperyment oparty na kostkach uranu. Połączcie z Dibnerem. Heisenberg chce wykorzystać kostki swojego konkurenta, ale Dibner odmawia. Nie znosili się, nie zamierzali współpracować. Złożę na pana skargę w Berlinie. Centrala w końcu zgadza się dostarczyć kostki uranu w kwietniu. Heisenberg, który musiał przyznać, że jego model warstwowy był błędny, teraz robi wszystko, by osiągnąć sukces z kostkami. Chciał być pierwszy. Chciał, aby jego nazwisko było na samej górze. Bardzo ważnym aspektem jest odpowiednie ułożenie kostek w dokładnie obliczonych odstępach. Dzięki dotychczasowym próbom Dibnera, Heisenberg szybko zaczyna osiągać wyniki. Każda kostka ma nacięcie, które służyło do mocowania ich drutem lotniczym. I ten ślad dowodzi, że uran pochodzi z reaktora w Haigerloch. Charakterystyczne nacięcia nadal są widoczne i świadczą o tym, że kostka, którą otrzymał Timothy Kidd, była w testowym reaktorze Heisenberga. To najbardziej szalona rzecz, z jaką się spotkałam. To wręcz niewiarygodne.
W marcu 1945 roku w piwnicznym laboratorium Heisenberg rozpoczyna eksperyment, który miał doprowadzić do powstania pierwszego niemieckiego reaktora jądrowego. Wszyscy świadkowie wiedzą, że jeśli próba się powiedzie, to Niemcy zyskają broń, która umożliwi im wygranie wojny. W marcu 1945 roku Heisenberg jest bliski sukcesu. W laboratorium w Haigerloch chce uruchomić reaktor, który generowałby energię i wytwarzał materiał mogący posłużyć do stworzenia bomby atomowej. Niemcy wiedzieli, że Amerykanie są coraz bliżej. Na zachodzie niemieckie linie obrony przestały istnieć. Kanadyjczycy, Amerykanie i Brytyjczycy posuwają się do przodu we wszystkich sektorach, otaczając odosobnione ośrodki oporu i samotnych snajperów. Amerykanie byli już tak blisko, że Niemcy musieli przerwać próby i zatrzeć ich ślady. Uran spakowali do drewnianych skrzyń i zakopali na pobliskim polu. 27 kwietnia weszli alianci. Naukowcy zostali aresztowani. To był koniec eksperymentów w Haigerloch. Amerykanie są przekonani, że im się udało. Po zdobyciu Haigerloch rozpoczynają demontaż reaktora. Odnajdują też zakopane kostki uranu. Kilka miesięcy później wciąż jednak nie są pewni, czy Niemcy uruchomili reaktor. Podsłuchane rozmowy nie rozwiewają wątpliwości. Samuel Goldsmith ucieka się do podstępu. Panowie, powinniście to usłyszeć. Japońskie miasto Hiroshima przestało istnieć. Zachowały się jedynie najmocniejsze konstrukcje. Daje Niemcom posłuchać wiadomości o zrzuceniu bomby atomowej na Hiroshimę, aby w obliczu porażki wyznali prawdę. Naukowcy reagują spontanicznie i emocjonalnie. Jak widzicie, Amerykanie są 50 lat przed nami. Dla mnie to bzdury. Moim zdaniem to nie ma związku z uranem. Heisenberg nie mógł w to uwierzyć. Ego mu nie pozwalało. Nie był w stanie pojąć, że Amerykanie go wyprzedzili. Nadal jednak nie wiadomo, jakich postępów dokonali Niemcy. Timothy i Miriam otrzymują ciekawą wiadomość z Berlina. Christian Forstner odnalazł kolejną kostkę uranu. Jest w posiadaniu Federalnego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Radiologicznego. Dlaczego kostka jest zabezpieczona szkłem akrylowym? Uran to trujący metal ciężki, chemicznie trujący. Nie chodzi tylko o promieniotwórczość. Obudowa zapobiega rozprzestrzenianiu się drobinek i przenoszeniu ich na dłonie oraz do organizmu. Kostka od początku lat 90. należy do urzędu i została dokładnie przebadana. Skład chemiczny potwierdza, że powstała w 1943 i pochodzi z zasobów Heisenberga. Była zatem częścią reaktora, ale czy ten został uruchomiony? Czy uran wykorzystano w eksperymentach? A może tworzył rdzeń reaktora? Wiemy, że kostka nie brała udziału w reakcji łańcuchowej. W jej trakcie w wyniku ostrzału neutronami powstają produkty rozpadu, a tych nie stwierdzono w badaniach laboratoryjnych. Czy to może oznaczać, że reaktor Heisenberga nie został uruchomiony, mimo zastosowania przez niego obiecujących sukces kostek uranu? A jeśli nie, to z jakiego powodu? Co mogło stanąć na przeszkodzie jednemu z najlepszych fizyków w historii? Na te pytania od ponad 70 lat nie znamy odpowiedzi.
Doktor Kip przypadkiem dokonuje ważnego odkrycia. Otrzymuje kolejny przedmiot z laboratorium Heisenberga. Wciąż pojawiają się nowe fakty. W przypadkowy sposób natrafiamy na kolejne przedmioty związane z tą historią. To ciężka woda, zdobyta razem z kostkami uranu w ramach operacji Alsos. W tej cieczy zanurzano uran. Niesamowite znalezisko. Do dziś w niektórych reaktorach jądrowych pręty paliwowe są zanurzane w basenie z ciężką wodą. Ma ona w jądrze o jeden neutron więcej od zwykłej wody i umożliwia reakcję łańcuchową. Każdy reaktor musi mieć moderator, który spowalnia neutrony. W niemieckich próbach tę rolę spełniała ciężka woda. Dopiero po spowolnieniu przez moderator neutrony mogą wywołać reakcję łańcuchową w reaktorze. Ciężka woda musi być jak najczystsza. Reaktor mógł zadziałać jedynie w przypadku wysokiego stopnia czystości ciężkiej wody. Przy 100% czystości będzie działał, a przy 90% już nie. W latach 40. w Europie istniał tylko jeden ośrodek mogący wyprodukować wystarczające ilości ciężkiej wody. Znajdował się w Norwegii, w pobliżu elektrowni wodnej Vemork. W ramach operacji Weserübung 9 kwietnia 1940 roku Niemcy napadły na Danię i Norwegię i zajęły większość ich terytoriów. Celem kampanii norweskiej było polepszenie sytuacji Niemiec przed atakiem na Anglię oraz dostęp do ważnych surowców, rudy żelaza i właśnie ciężkiej wody. Nagrania z Farmhol dowodzą, że dostawy ciężkiej wody się opóźniały. Jej produkcja była niezmiernie kosztowna. Wiedzieliśmy, że to wykonalne, o ile uda nam się zebrać wystarczająco dużo materiałów. Weźmy ciężką wodę. Były trzy metody. Najdroższa po 2 marki za gram, a najtańsza po 50 pfenigów. I ciągłe awantury o to, co robić, bo nikt nie chciał wydać 10 milionów na coś, co można było mieć za 3. Już w 1942 udostępniono większe środki. Wystarczyło przekonać Rusta, że projekt ma szansę się powieść. Nie tylko pieniądze były problemem. Alianccy komandosi regularnie sabotowali działanie ośrodka, aby utrudnić Niemcom zgromadzenie odpowiedniego zapasu. Osiemnastego lutego 1944 roku zadano decydujące uderzenie. Podczas próby ewakuacji fabryki i zapasów ciężkiej wody, angielscy i norwescy komandosi wysadzili statek wraz z ładunkiem. Czy Niemcy dysponowali ciężką wodą odpowiedniej jakości? Próbka z laboratorium Heisenberga jest kluczem do tej zagadki. Koledzy z laboratorium Pacific Northwest zaproponowali przebadanie naszej próbki. Chcę wreszcie poznać prawdę i dowiedzieć się, czy Niemcy dysponowali wystarczająco czystą, ciężką wodą do uruchomienia reaktora. W Marylandzie dr Kidd czeka na wyniki, które pomogą zrozumieć, dlaczego nazistowski program atomowy nie wypalił. Tymczasem razem z Miriam Hibbert naukowiec próbuje ustalić, czy Heisenberg dysponował wystarczającą liczbą kostek uranu. Zwracają się do dr Suzanne Ren, kuratorki Muzeum Niemiec w Monachium, które przechowuje część archiwum Heisenberga. Czy tam znajdzie się odpowiedź na pytanie, ile kostek uranu Niemcy posiadali na początku roku 45?
Może uda mi się coś znaleźć. To bardzo ciekawe. Doktor Suzanne Ren zarządza dokumentami, które zostawił po sobie Heisenberg. Nie udaje jej się odkryć, ile kostek uranu w tym czasie istniało w Niemczech. Natrafia jednak na nowy trop w powojennej gazecie. Znajduje artykuł opisujący kostki uranu, które tuż przed końcem wojny nagle pojawiły się w Bawarii. Znalazłam coś o tych kostkach. Historia z Garmisch-Partenkirchen to w Alpach, niedaleko stąd. Podobno dzieci bawiły się uranem. Udało nam się dotrzeć do starszego człowieka, jednego z tych dzieci. Może on będzie wiedział więcej. Uran jako zabawka dla dzieci? Jak to możliwe? Kostki Heisenberga z Haigerloch były w tym czasie już w rękach Amerykanów. Doktor Ren chce to zbadać. Jeśli historia okaże się prawdziwa, będzie to wskazywało na istnienie drugiego źródła uranu. Czy jego ilość wystarczyłaby do uruchomienia reaktora? Dzień dobry. Jak się pan miewa? Dobrze? Doskonale. Ponad 70 lat temu niemiecka ciężarówka wojskowa przyjechała do spokojnego Garmisch-Partenkirchen. Karl Bischoff dobrze to pamięta. Idziemy teraz na miejsce, w którym stała ta ciężarówka. Tu podjechała, potem tędy i tu się zatrzymała. A my się tam bawiliśmy. A żołnierze? Uciekli. Postanowiliśmy sprawdzić, co jest w ciężarówce. Otworzyliśmy skrzynię i znaleźliśmy małe, czarne kostki. A tu wrzuciliśmy je do wody. I wyłowiliście? Nie, wyłowili je Amerykanie. W następnych dniach żołnierze przeczesują okolice i odzyskują część ładunku. Fakt istnienia około 400 kostek, które nie zostały zabezpieczone w ramach operacji Alsos, świadczy o tym, że Niemcy dysponowali wystarczającą ilością uranu do budowy reaktora. Według dzisiejszej wiedzy te 400 kostek wystarczyłoby Heisenbergowi do osiągnięcia sukcesu. Czy do niego dotarły? Może protokoły z Farmhol skrywają odpowiedź. To dowód na to, że Amerykanie są zdolni do współpracy na olbrzymią skalę. W Niemczech to byłoby niemożliwe. Niemcy byli podzieleni na małe zespoły, które prawie ze sobą nie współpracowały. Gdyby kooperowali, mogliby osiągnąć cel. Brak współpracy wydaje się głównym problemem niemieckiego programu atomowego. To jeszcze nie koniec historii kostek uranu. Niemcy próbowali za wszelką cenę zdobyć drugi ważny surowiec do budowy reaktora – ciężką wodę o wysokim stopniu czystości. Badania laboratoryjne mają wykazać, czy im się to udało. Właśnie dostałem wiadomość z laboratorium Pacific Northwest. Czystość próbki wynosi 93,4%. Błąd pomiaru wynosi 2%. To oznacza, że czystość próbki jest poniżej wartości wymaganej do uruchomienia reaktora. Prawdopodobnie ówczesna technologia nie pozwalała na osiągnięcie wymaganych 99%. To właśnie dlatego w amerykańskich reaktorach zastąpiono ciężką wodę innym materiałem i użyto grafitu, który można wydobywać w dużych ilościach. Niemcy również znali zalety grafitu.
Dlaczego go więc nie zastosowali? Zrezygnowali z grafitu, bo próbka była zanieczyszczona i dała zły wynik pomiaru. To dlatego zdecydowali się na ciężką wodę, której pozyskanie było trudniejsze i droższe. Gdybyśmy zaczęli odpowiednio wcześnie, to by nam się udało. Jestem tego pewny. Skoro Amerykanie zdążyli do lata 45, to my bylibyśmy gotowi na zimę 44-45. Skutek byłby taki, że zmietlibyśmy Londyn, ale świata byśmy nie podbili. A potem zrzuciliby bomby atomowe na nas. Czy niemieccy naukowcy celowo przedłużali badania? Ze strachu przed konsekwencjami wygranej Hitlera w wyścigu po bombę? Heisenberg nie wspierał ideologii nazistowskiej. Jego celem była budowa działającego reaktora i przeprowadzenie kontrolowanej reakcji łańcuchowej. Wierzył, że to naukowe osiągnięcie przyniesie mu korzyści po wojnie. Ale jego plan nie wypala, bo Amerykanie nie potrzebują pomocy Niemców przy konstrukcji bomby. Naukowcy obawiają się o swoją przyszłość. Za wojnę i za to, że być może jutro się skończy. I za szybki powrót do domów. Marzyciele, nigdy nie wrócimy do domu. Możemy być pewni, że gdybyśmy osiągnęli więcej, to Secret Service by nas zlikwidowała. Cieszmy się, że żyjemy. To chyba dobry powód do wzniesienia toastu. 3 stycznia 1946 roku kończy się internowanie niemieckich naukowców, którzy mogą wrócić do swoich rodzin. Otto Hahn po wojnie został pacyfistą i do śmierci w roku 1968 szanowanym działaczem na rzecz pokoju i porozumienia między narodami. Werner Heisenberg także do końca życia sprzeciwiał się broni atomowej. Całkowicie oddał się pokojowemu wykorzystaniu energii jądrowej. To jednak jego badania doprowadziły do wyścigu, który zakończył się budową bomby atomowej. Pojawiło się pytanie, że skoro Amerykanie znaleźli 1,5 tony uranu, to czy nie trafił on do rafinerii w Oak Ridge i nie został wykorzystany do budowy bomby Little Boy zrzuconej na Hiroshimę? Aby to sprawdzić, Timothy Kidd i Miriam Hibbert starają się odtworzyć drogę uranu do USA. Kostki trafiły do Murray Hill w Nowym Jorku. Tam było biuro odpowiedzialne za zdobywanie uranu. Prawdopodobny odbiorca przesyłki z Niemiec. Latem 1945 roku prace nad projektem Manhattan były bardzo zaawansowane. Od roku 1943 działały ośrodki, w których produkowano pluton oraz w których wzbogacano uran do izotopu 235, nadającego się do konstrukcji bomb. Naturalny uran znacznie różni się od izotopu, z którego może powstać bomba. Uran z Niemiec musiałby zostać wzbogacony do izotopu 235, a to długotrwały proces, na który nie było już czasu. Bomby miały zostać zrzucone lada dzień. Dostawa z Niemiec dotarła za późno. Kostki zostały potraktowane jak złom i przetopione. Taki był ich koniec. Kilkanaście do kilkudziesięciu sztuk zachowano w charakterze pamiątek. Odkąd mam kostkę, wiele osób mnie pyta, co z nią zrobię. Od lat moim ulubionym muzeum jest Muzeum Nauki i Historii Nuklearnej w Nowym Meksyku. Byłoby dla mnie zaszczytem, gdyby ta kostka znalazła się właśnie tam.
Kostka z reaktora Heisenberga ma przypominać kolejnym pokoleniom o rywalizacji naukowców, która doprowadziła do powstania bomby atomowej. Wygląda na to, że po świecie krąży wiele kostek uranu z ostatnich eksperymentów, ponieważ członkowie operacji Alsos zabrali je ze sobą jako pamiątki. Mamy nadzieję, że gdzieś znajdziemy dokument, który pozwoli zlokalizować pozostałe kostki w Stanach Zjednoczonych. To wciąż niewyjaśniona kwestia. Timothy Kidd i Miriam Hibbert zamierzają rozwiązać i tę zagadkę. Poszukiwanie tropów trwa.